Siema, z tej strony XFreddy. Aktualnie znajdujemy się na moim serwerze, czyli na xdmc.pl, który startuje już tą sobotę o godzinie 18. I z racji tego mam do was do rozlosowania parę rank friend. Co należy zrobić, to zostawcie subika, łapeczkę w górze i dzwoneczek oraz napiszcie w komentarzu swój nick, z jaką gildą gracie oraz możecie na przykład napisać nick swojego najlepszego przyjaciela, a wtedy jak wy wygracie, to kolega też dostanie jakieś na przykład premium case'y i fajna nagroda dla niego będzie czekała. Bez owijania w bawełnę, na początku zaczniemy od takich mniejszych informacji, czyli eventy finansowe, co was najprawdopodobniej najbardziej ciekawi, czyli za slash topki macie za każde miejsce tutaj 20 zł, pozycje jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, czyli łącznie tutaj do dyspozycji za topki jest 200 zł, za top jednego gracza pod względem top rankingu jest 30 zł, czyli łącznie macie 230 w puli. Oraz pod slash kasa, tak jak zawsze, jest 20 zł. 20 zł to polega na tym, że po prostu sobie ta kaska leci za kopanie, za kile, za siedzenie na serwerze, za otwieranie prawym case'ów oraz za legendarną skrzynkę tutaj, więc myślę, że super. I żeby wziąć udział w tym slash eventy tutaj, znaczy slash kasa, co ja mówię, to trzeba mieć połączone konto z Discordem, linka macie w opisie. Po prostu sobie ten kod przepisujecie i elegancko będziecie mieli. A wam nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Na początku to wam zaprezentuję, pewnie się spytacie, bo też nie każdy grał na serwerze. To jest na spawnie taki chodzący golem, na którego macie dwa cele, premium case'y, legendarne skrzynie, co ty tutaj wpłacacie, a ja niestety nie mam końców. I po prostu taka zrzutka końcami z graczami. I tak zapomniałem jeszcze powiedzieć, i każda osoba, która się połączy na serwerze i będzie miała na serwerze minimum godzinkę, to będzie miała możliwość wygrania po prostu Minecrafta Premium, to podsumujemy pod koniec edycji. Więc myślę, że fajna taka inicjatywa i dużo fajnych nagród do wygrania. I też nie każdy pewnie wiedział, że na serwerze można sobie robić waterskille. Tutaj zaprezentuję. Tutaj sobie wyczyszczę rangę. Na serwer też również, o, waterka sobie robię, a normalnie nie można po prostu tego postawić. Jak spadamy, dopiero wtedy możemy wylać. To tak jeszcze jak tutaj jesteśmy pod względem, jakby to nazwać, PvP waterskille, to wiecie o co chodzi. To na serwer przywróciliśmy asysty, to możecie robić tych gejów, pedałów, czy jakby to tam mówicie, szanowni państwo. I też na przykład wasz kolega wtedy dostanie jakiś tam ranking. I też jak się tepniecie na tę parkę, to już nie dostaniecie te 5 na jakieś chamskie, na 256 kratkę, na jakieś pedalskie sandy, co po prostu nic się za bardzo nie da klepać. I teraz się normalnie tepacie jak w losowe i tepa was na taki elegancki, komfortowe miejsce do walki. Już nie będzie sytuacji, że tepniecie się po prostu na jakiś teren gildi, albo po prostu na jakieś po prostu big cordy, na jakieś kurwa drzewo i wam zabierze całe HP. Teraz to zostało po prostu ogarnięte. Następne zmiany to są jakby takie bardziej poważne, tak to powiem. Pod slash G możecie tutaj zobaczyć slash regeneruj, co znaczy, że na serwer wprowadziliśmy regenerację terenu gildii, ale to za moment. Założę sobie gildię, slash załóż widzowie Freddy'ego. Dobra, założyłem sobie gildię i to jest totalne odmienione gildie o 360 stopni. Polega to na to, że gracz tej przestrzeni nie może totalnie ingerować, ani TNT nie rozwali tego. I żeby zbić jajko, tutaj ma 1000 HP, to trzeba sobie na przykład z kumplami sobie bić, nawalać w jajko, a nie, że po prostu jak było wcześniej, to walnąć w kryształ raz i życia nie ma. Tak to wygląda. Po wylogowaniu się w tym tutaj obrębie was przeleportuje na spawna, czyli nie będzie możliwości czegoś takiego, że gość raz wam gildię przebije i się w niej wyloguje. Tutaj tradycyjnie nagroda za założenie gildii i też jest ograniczone o 6, bo posiadamy bardzo rozwinięte uprawnienia. Uprawnienia domyślne tutaj możecie. Uprawnienia domyślne polegają na tym, że na raz ustawiacie uprawnienia każdemu graczowi, tutaj zniszczenie bloków, wstawianie TNT, niszczenie beacona, teleportacja innych graczy, otwieranie skrzynek, niszczenie obsydiany i piasku, używanie wiaderek z wodą, lawą oraz składanie autogeneratorów, w tym się wiąże kopacz fosy, boy farmer oraz sand farmer. I od tej edycji wprowadziliśmy również limit bloków na sand farmer, czyli nie będziecie mogli sobie takiego kurwa kloca zrobić, co na poprzedniej edycji było, że cały kubo jest zajebany do 256 kratki. A teraz to po prostu tepnijmy się do GTP XDMC
i zasymulujmy po prostu przebite atom gildy, dobrze? Ja sobie tutaj wezmę, wpiszę sobie kit, wezmę sobie rzucone TNT, tak jakbym sobie wjeżdżał. Dobra, rzućmy sobie tutaj rzucaka. O, to trochę długo potrwa, zanim ja się tam przebiję, cholera jasna. O, teraz to teraz tutaj pospamimy troszkę elegancko, żeby po prostu jak najszybciej się wbić do jajka, tak? Żeby tutaj też zrobić grip i żeby wam zaprezentować, jak to w ogóle wygląda. Wprowadziliśmy też pod slash sklep tutaj narzędzia. Dodaliśmy tutaj kilo w 5 czy 3 narzędzia po prostu i dodaliśmy jeszcze kilo złoty, żeby się nie musieli w ogóle kraftować, żeby zniszczyć stoniarkę. I jeszcze dodamy, czekaj, to nie widziałem, kilo tutaj jeszcze będzie logbook, czyli drewniany będzie. Czyli nie będziecie musieli praktycznie kraftować niczego, żeby sobie tutaj elegancko to zrobić. Dobra, jeszcze wam też zaprezentuję, oprócz właśnie tego się nazywa regeneracji gildii, to też wam zaprezentuję przebijanie. Tutaj jeszcze więcej tego nastrą po prostu, żebyście widzieli, jak to się regeneruje. Również są przy tym fajne efekty specjalne. I teraz wam zaprezentuję, żeby przebijać jajko, to tutaj właśnie sobie hitam. Wyłączę sobie GM0, hit VIP. Na graczu to będzie wyglądało tak, że skopiujemy sobie kill-offem. Najlepiej to sobie ogarnąć jakiegoś zadymiarza, czyli z legendarnej skrzynki kill-off 10-5-5. Bo wtedy to po prostu będzie, zaprezentuję wam Enchant Efficiency, jak to było, 10 chyba. O, 10, do tego jeszcze emeraldy sobie wezmę. O, jeszcze jest informacja, że wróczek zaatakował. Jak widzicie, jest boss bar i jest informacja, że atakuje moją gildię. A to frajer, dobra, GM1. Ja będę prędzej, GM0, efekty, haste i zobaczcie, jak mu spada, czyli zadymiarz plus 100 to totalnie oddaje, bo można szybko gościowi zdewastować gildię, szybko spada i jest informacja elegancko, że serce gildii jest atakowane, a teraz zaprezentuję wam regenerację gildii, a jest to gildia wróczka i muszę mu napisać, wróczek, możesz zacząć regenerować, dobra, napisałem mu. Mam nadzieję, że wkrótce zacznie komendę. O, widzicie, jeszcze to syczenie, kładzenie bloków, fajne efekty wizualne. Ja sobie może załączę po prostu i odsunę się trochę, bo trochę głośno jest. Jak widać, jest totalne wszystko odbudowane. Się pomału odbudowywuje razem z takimi fajnymi pomykami, z takim efektem i wszystko, co jest po prostu rzucone z TNT oraz zwykłe TNT zdewastuje, to zostanie naprawione przez regenerację terenu gildii. Więc taka inicjatywa, myślę, że super z naszej strony, bo nie będzie po prostu jakichś trollów, co na przykład chamsko wam będą chcieli poprzebijać gildię. I regeneracja terenu gildii będzie dostępna po godzinach TNT, czyli pod slash TNT po godzinie 22 będzie dostępne, żeby nie było, że ktoś jak na niektórych serwerach, że regeneracja terenu gildii jest robiona podczas przebity i że ktoś nagle zostanie zamurowany, tak? Więc myślę, że super. O kurde, ale głośno. Również promień mapy został zmieniony. Od teraz mapa będzie wynosiła 2500 na 2500. Po zabiciu gracza macie 10% na wylecenie jego główki. I macie możliwość wtedy sobie na przykład na gili zrobienia jakiegoś trofeum i się popisywania przed innymi, jacy wy po prostu nie jesteście mocni, tak? A jak wam taki materiał się spodobał, to wiecie co robić. Mam nadzieję, że się widzimy w sobotę o 18. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć. I rangi youtuber już możecie sobie po prostu slash trailer na stronie internetowej. Wy możecie sobie pobierać i rzucać. A tutaj jeszcze tapniemy się do wróczka. I to się po prostu zregenerowało, tutaj to ja się wkopałem, dlatego są dwa bloki zniszczone. I wszystko śmiga, jesteśmy przygotowani na start. Mam nadzieję, że każdy wstąpi. Jesteśmy przygotowani na 500 osób. Nie no, fajnie by było, jakby tyle weszło. A wam dalej nie przedłużam, życzę wam miłego dnia, wszystkiego dobrego i powodzenia w udziale na rangę oraz na pieniądze. Siemano.